Eltrox, sieć sklepów z zabezpieczeniami. Panie prezydencie, zacznę od takiego stwierdzenia, które chyba pomimo upływu lat wciąż jest aktualne. Częstochowa równa się żużel, równa się włókniarz. Zgadza się pan z tym? Częstochowa kocha żużel, Częstochowa kibicuje czarnemu sportowi, Częstochowa sponsoruje żużel. W związku z tym na pewno żużel jest bardzo ważny w naszym mieście. Sam prezes Michał Świącik twierdzi, że jest to religia nasza częstochowska. Dziś takie oficjalne podsumowanie tego sezonu, który dla włókniarzy się skończył, czyli 2021. Tutaj pojawia się pytanie, jak ten rok ocenia miasto, które niezmiennie od wielu lat pomaga włókniarzowi i wspiera go? Na pewno ten rok zakończył się pewnym niedosytem, bo spodziewaliśmy się, że będzie więcej, mocniej, szybciej, że będziemy mieli możliwość i cieszyć się playoffami i dobrymi pozycjami w tych playoffach. Ale na pewno cieszymy się z tego, że młodzi żużlowcy reprezentujący Częstochowę stanęli na pewno powyżej oczekiwań, pokazali kawał dobrego żużla i to bardzo dobrze wróży przed przyszłym sezonem. Trzymamy kciuki, że skończy się on dużo, dużo lepiej niż ten obecny. Właśnie tak jak pan prezydent powiedział, wiadomo, kibiców zawsze najbardziej interesują wyniki w PGE Ekstralidze. Jednak z tych młodzieżowców w tym roku włókniarz może być bardzo dumny, bo przynoszą dobre imię miastu na arenach w Polsce. Ja cieszę się z każdego dobrego występu żużlowego i powiem tak, najważniejsze, żeby była pozytywna energia, żeby było dużo pozytywnej energii, żeby były emocje, a tego na pewno dostarczają nam nasi zawodnicy, dlatego cieszę się zarówno z sukcesów młodzieżowców i trzymam kciuki za to, że w końcu duża drużyna również pojedzie tak, jak tego oczekujemy i na tyle, na ile ich stać. Znamy już mniej więcej skład włókniarza, który w przyszłym roku powalczy o jak najlepsze cele. Mamy, można powiedzieć, taką stabilizację w składzie, nie zmieniło się za bardzo. Myśli pan prezydent, że to jest właśnie takie dobre rozwiązanie, że ta stabilizacja może przynieść upragniony medal? Trzymam kciuki za decyzję Michała Świącika i za to, że oprócz tych wszystkich nazwisk, tych potencjałów, które udało się zgromadzić w naszej drużynie, to uda się również zgromadzić taką energię, która przekuje się później na konkretne wyniki. Że ta drużyna pojedzie ze sobą razem, że ta drużyna zagra, że wszystko, co będzie potrzebne, żeby był sukces, po prostu się wydarzy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.